Cześć, kochani. Dzisiaj zgodnie z obietnicą przedstawiam osobę wybitną, Z bo... smatko, y, y, Nietypową, wy, wielowymiarową, w każdym sercu. To dobra. <głos》>, kobietę niezależną, znaną ogromnie, y, szeroko lubianą, szanowaną, i myślę, że wzbudzającą wiele przemyśleń, nie? Że ty chyba ludzi tak. Pewnie tak. Podkręcam do tego, żeby się nad czymś zastanowić. Podpisa, tak. Myślę, że należy do tej grupy albo się lubi, albo się nienawidzi. Po środku. Bo do jesteś jakaś, bo jesteś jakaś. Tak. Pani to zna. Tak, zna pani, zna, zna, zna jak najbardziej. I ja to lubię. Ja też to lubię. No, fajnie. Nie znoszę, znoszę ja, taki obojętnego smaku, obojętności. To tak. uważam za uczucie miałoby. No i pora na nazwisko i miało o czym już nie trzeba mówić, ale jednak Dorota Berman. Cieszę się, że przyszłaś, i mam nadzieję, że to bardzo naszym kobietkom głównie, ale może też i Panom przyniesie pożytek. Moje pierwsze pytanie, niezależnie od tego, że zamierzamy to Dzień Dziecka puszczać, chciałam, żeby było takie: jakim Ty byłaś dzieckiem? Spiekłe? <laughs> rozrabiałam. Byłam bardziej chłopakiem niż dziewczynką, mm -hmm. bo dziewczynskie zabawy typu. Będziemy robić takie szkiełka, a pod szkiełkami sekrety, to była dla mnie nuda absolutna. W związku z tym wolałam wspinać się po drzewach, wolałam walczyć z chłopakami. Ta aktywność taka z przygodami była mi bardzo bliska. I rodzice moi mieli z tego powodu różne kłopoty, na przykład z któregoś ja zupełnie rozciętą głową, bowiem rzucaliśmy kamieniami w siebie, kamienie opakowywaliśmy w klinę i jeden z kamieni miał też szkło, więc regularnie mi przeciął czoło. Ważne to, jak rodzice się zachowywali, bo na przykład mój ojciec mówił, będziesz chodzić na drzewo? Wchodzisz na drzewo, prawda? Ja mówię, tak. Wiesz, że z tego można spaść? No pewnie, że wiem, no to, to czy... trzeba przyjemność. Mnie się raz spadną, tylko nie mówiłem. No to wchodź. A mama? Mama była ostrożniejsza ktoś do mnie dzwoni, nie wiem, czy będzie słychać. Możemy? W środku jest, musisz to... O, przy, przynieś nie tylko. O. I wiesz, że to całkowicie nie było słuchane. O, to, to, to. to. Dobra. Um, mama moja była y, bardziej y, opiekuńcza i, i, i bała się, ale z powodu myślenia o dziecku, które powinno Zwiedzać świat, penetrować świat, go cały czas zdobywać, powstrzymywała swoje uwagi. Ja wiem, że się denerwowała. Szczególnie, że moja dziecko miało dosyć różne dziwne metody zuchomowcze. Ale na przykład wchodziłam na to drzewo i wchodziłam na coraz wyższe. Bardzo mi to imponowało, że potrafię zrobić to samo co chłopaki. Co więcej, zasnęłam na tym drzewie i z niego spadłam. Bo ja się drzewu zmęczyłam. I <todgłos> chciałam przysnąć. Tak, Sypiał, łamur, lenie, co, i chciałam przyznać, Więc wiadomo było, że coś się zdarzy. Wiadomo, że inaczej świata się nie doświadczy. A ta grupa chłopaków na podwórku, bo to było jeszcze podwórkowe życie, które ty też znasz. O, cudowne. Wszelkie między mieszkałam na pograniczu Grochowa i Saskie Kępy, specyficzne, specyficzne miejsce. I tam rzeczywiście ta podwórka ze sobą albo rywalizowały, albo żyli, albo toczyły wojny. I wiele rzeczy się działo, bo były ogrody. Społeczne bo było... życie, zobacz jakie bogate to. Przecież to cię przygotowało. Do wszystkiego, do wszystkiego, do kontaktu z różnymi ludźmi. Też społeczność w domu, w którym mieszkaliśmy, nam się wszyscy znali. Wszyscy sobie pomagali, wszyscy każdą dupę obrabiali, tak, A ja wszyscy na parapetach. Idzie i tam kochanki nie można było mieć, bo każdy by wiedział za chwilę. Ale z drugiej strony dziecko można było zostawić u sąsiadki. Pieniądze pożyczyć, pożyczyć. sól, tak. Zupełnie y, nieanonimowe. Tak, tak. e, Patrzę, zostawić, tak. To nie był problem. Tak. E, te grupy dziecięce bardzo były aktywne, robiliśmy bardzo wiele rzeczy, bo to jest um, bloki nie za duże powstały. Nie wiem w jakich latach, ale my mieszkaliśmy w jednym pokoju w mieszkaniu, więc to w ogóle inna historia jest jeszcze. Ale dookoła stare domy, ogrody, które można było zwiedzać, żeby się najeść zielonych jabłek, i potem no wiem, nie wiadomo, co się dzieje, ale żeby żyć w naszej dżungli, która była ogrodem sąsiadów, żeby grać w różne gry, żeby ciągle być razem i cały czas być jednak w aktywności społecznej. Może stąd potrafię po prostu w każdej społeczności się znaleźć. Myślę, że bardzo stąd. Że stąd. Oczywiście miałaś wyposażenie swoje, i temperament i inteligencję, wiesz, i wszystko, co trzeba, żeby być bardzo aktywnym dzieckiem, ale ponieważ byłaś bardzo aktywnym dzieckiem, dlatego masz takie życie. Myślę, że to jest bardzo istotne. Tak. I jak na swoim osiedlu ja mieszkam teraz na osiedlu takich drewnianych domów, jest to zwykłe osiedlenie, jakieś tam, jaśnie państwo e, mieszka. Otwarte, bez żadnych strażników, żadnych takich rzeczy. I widzę dzieci, które biegają po podwórku. Mamy e, takie ścieżki z łubów, więc e, na posaka, w czasie burzy, po burzy, w w błocie, w wodzie. Jak mnie cieszy, że to jeszcze jest, gdzie nie gdzie. Te zabawy, te ukrywanki, mm. e, to, że dzieci wszystkie się znają, w ramach jednego osiedla, w różnym wieku, te grupy się mm. mieszają, to wszystko jest rzeczą, która będzie pracowała. tu nie siedzą wtedy w smartfonach, prawda? Wiesz ile jest ciekawych rzeczy na… Ja wiem, bo ja żyłam tak jak ty. Nawet w moim ogrodzie patrzy przez płot coś przepada, to dziecko sąsiadów trzeba było wynieść na drugą stronę, bo były jakieś chowanki i u nas było najlepiej. Więc myślę sobie, że to jest ogromna wartość, którą wyniosłam z, z młodości, z, z dzieciństwa właściwie. Ale byłam obuzem, w szkole też byłam obuzem. W pierwszych miesiącach bycia w szkole podstawowej wbiłam nożyczki koledze w rękę, bo mnie wkurzył. I w ogóle tak moja przeszłość w szkole była bardzo, bardzo różna. Uczyłam się dobrze, więc trudno było mi się dobrze do dupy, natomiast miałam intensywny charakter. W mojej szkole, pogranicze po w Warszawie, Grochowa i Seskiej Kępy były takie typy bardzo nieprzyjemne. Więc ja się sławiłam tym w szkole podstawowej 246. Że uderzyłam braci Adlerów. Jeden z nich uderzył głową o i stracił przytomność. To była łobuzerka na maksa, ale też łobuzerka z pełnym pozwoleniem, bo bowiem tata był milicjantem. E, a oni byli słabszych i młodszych, w związku z tym. Należało im się. Absolutnie. Prawo i sprawiedliwość musi być. To zrobiłam z nimi porządek. Oczywiście wezwania z rodziny do szkoły, ale oni byli przyzwyczajeni. W ogóle ich to nie uszało i mówili um, zawsze swoje, co mieli do powiedzenia. Jak należy się zachować? Na przykład byli zdecydowanymi przeciwnikami przemocy, ale uważali, że w tym wypadku uzasadnione było jej użycie. I jak użyłam? To a nawet mnie widzieli. Ale że... do dziś masz satysfakcję. Zdecydowanie. I to nie jest pierwsza taka akcja. Więc byłam intensywnym dzieckiem. Jedynym w mojej rodzinie, ale intensywnym. O, jedynym. A jak, jak... zaczką? Aha. A w dalszej rodzinie też było? Było kuzynostwo i żyliśmy bardzo blisko, co też było ciekawe, bo rodzina się powiększała w ten sposób, skoro moje rodzice zdecydowali się na jedno dziecko, to żyliśmy w takiej grupie, gdzie rodzina często się spotykała, w ogóle było intensywne życie rodzinne, więc ja nie odczuwałam... Chociaż miałam same siostry cioteczne, wolałabym br brata, no ale cóż, wyboru nie było, Ale ta grupa była fajna, bo i wakacje, wakacje u babci. Moja babcia miała dom ym, pod Warszawą, gdzie było wszystko, czyli były ogrody, był sad, był warzywniak, były zwierzęta. No, się to wszystko jak przed wojną. No naprawdę, to jest tak. jestem jest stara, ale też... My... Nie chodzi o to, to ten cudowny raj, świat, raj, raj dzieciństwa. Kraj. dzieciństwa. My wyjeżdżając na wakacje, wyjeżdżaliśmy oczywiście na różne jakieś morza, były oczywiście ośrodki, wtedy poszczególne firmy miały na przykład... Domy wczasowe. Domy wczasowe, w którym moja mama pracowała, natomiast wakacje na wsi u babci były synonimem wolności. Babcia nam pozwalała na absolutnie wszystko i nic złego się nie I stało. Nic złego się nie stało, poza paroma, tam urazami, które dało się łatwo uleczyć, ale wolność decyzji, to, że mieliśmy cały dzień dla siebie, to, że były zwierzęta obok i my żyliśmy bardzo blisko tych zwierząt. Babcia nam pozwalała na rzeczy na które rodzice, nam nie pozwalali nie na oklep na konie, o. ojciec, który jeździł świetnie e, na koniach, ale jednak w siodle, uważał za coś bardzo niebezpiecznego, ale gdzie tam? Udało nam się też na cielaku gdzieś, więc było też fajnie. Różne rzeczy robiliśmy, ale wolność, wolność bez żadnych ograniczeń, smaki wszystkie mm. też były inne, więc jeśli wracam do takiej wolności, to wracam do myślenia o tym, co się działo na wakacjach na wsi Ubałcie. No to jest cudowny background na życie. Jeszcze zobacz, Kasia. To wszystko byli e, zaburzani. A. ładnie. Były same kolorowe postaci. Cudo. Ehm, opowieści. Opowieści, ale też takie na przykład... No co robią, co robią? Boże, trzeba okna po zamek ze świecą podstawić. Czego jest nic? Pan w ogóle z mu każe. Ja to do tej pory słyszę. <słysza> Jak te ciotki stare, kresowianki, które zostały z razem z moją babcią tutaj przyjeżdżane bydlelskimi wagonami do Polski, ze swojego raju pod Wilnem, są w tej grupie i ja obserwuję też bardzo różnych ludzi w różnym wieku, z różnymi charakterami, a kresowiacy nie mniej więcej takie charaktery samych swoich, więc... Trzeba było się przyzwyczaić do różnych rzeczy. Świetna familia, taka zabawna. No po prostu pełna humoru, otwartości, takiej gościnności niezwykłej i pełna osobowości. Oczywiście. To ważne? Oj, no właśnie, w związku z tym wiesz, oprócz tego, że przyszłeś się jakimś bardzo dobrym potencjałem, to Twoja osobowość była na czym miała się roz, na czym rozkwiecić w ogóle. Ja myślę, że Ty takiej wypuściłaś bardzo dużo gałęzi. Bardzo dużo. Powiedz, co lubisz najbardziej robić w życiu? Pracować. No, a czyli co? E, uwielbiam pracować. Ma, mam dwie gałęzie, które są najważniejsze. Że uwielbiam pracować i uwielbiam być bliski. Staram się, żeby te gałęzie były prawie identyczne i żadna z nich nie zakwitła bardziej, co jest trudne do utrzymania. Ale, ale tę równowagę we siebie chcesz zatrzymać. Tak. tak. E, myślę, że zostałam wychowana w kulcie pracy do bo mo Obydwoje moi rodzice byli osobami bardzo pracowitymi, niezwykle uczciwymi. E, Żaden z nich nigdy nie był w żadnej partii. Nie wyobrażali sobie w ogóle takiej sytuacji, że dla pewnych korzyści można dać. Doć, czyli nie mieć kręgosłupu moralnego. To byli ludzie, którzy stanowili dla mnie jasny przykład, jak należy postępować, mimo że myślę, że mieliśmy dzięki temu gorzej. Po prostu gorzej. Ale to był wyznacznik dla mnie postawy, jaką trzeba mieć. Oni byli pracownikami, to nie chcę powiedzieć, ale byli ludźmi bardzo pracowitymi. Obydwoje szanowali pracę, uważali ją za wartość. Ja myślę, że zostałam w takim duchu wychowana i to mi zostało. I też uważam pracę za wielką wartość właśnie. To twoje dziecko. Moje dziecko jest najważniejsze dla mnie na świecie. A ono też jest pracujące? Ono też jest pracujące i też e, przykłada się do pracy tak, jak ja uważam, że powinno się przykładać. Czyli z pełnym zaangażowaniem nie umiałby, podobnie jak ja, wykonywać pracy, której nie lubi. Aha, to bardzo I mądre, to cudowne. I szczęście. I szczęście, bardziej, bardziej szczęście, szczęście. Bardziej. Dlaczego, że jeśli się zmusza go do czegoś, Kuba pracował jest człowiekiem, który zajmuje się kulturą i zajmuje się filmem przede wszystkim i zjawiskami z, 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 z pogranicza popkultury. W internecie pracuje. E, pracował przy to w produkcjach reklamowych i nie był w stanie tego znaleźć. To nie była jego bajka. Zrobił to, były tam przecież świetne pieniądze. To, są, to jest miejsce, gdzie się zarabia. E, gdzie się poznaje różnych ludzi, gdzie można byłoby by uznać... Ale to jest rak naszych czasów. Ale on tego nie chce. Po tak. prostu. Jego to w jakimś stopniu cało i żadne pieniądze nie były warte tego, żeby robić to, czego się nie kocha. Więc robi to, co kocha, i to mnie padnie. Nie wiesz, to żadne pieniądze nie można kupić tego, co się kocha, bo to jest, to jest dopiero dobrze pracować nie? i mieć satysfakcję. Czasy, to jest, czasy tak, tak się tak. przyszły, że są, bo, bo czasami ludzie narzekają na różne historie, a to są czasy, kiedy można sobie wypracować miejsce pracy tak, samemu tak. je stworzyć tak jak Kuba. Tak połączyć się z różnymi elementami na świecie i nagle robić to, co się chce w sposób, gdzie my stawiamy... Można stworzyć wręcz przecież. Tak. tak. Więc mają piękny czas. I pod tym względem się zgadzam. Pod innymi... Pod innymi pod... mają, tak, 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 jak to zwykle. Co byś powiedziała, że jest istotą twojego bycia kobietą? Bo to na pewno dziecko i i rodzina, no, ale. Dziecko na pewno. No, na pewno dziecko. Myślę, że w, ja wbrew pozorom, które czynię, czyli takiego twardego osobnika, raczej o męskim charakterze. Na przykład szybkości decyzji, konkretów zamiast pitolenia. Mocnego głosu, prawda? Głosu takiego. Tak, przekazywania wprost, Gdy tak. natychmiast przyjmuję jakąś grupę i jest, lideruję. No są takie cechy. Mm -hmm. Mam bardzo dużo empatii, miłości do ludzi i to jest ta część moja kobieca. Najwrażliwsza, najdelikatniejsza, którą sobie niezwykle cenię i w czwartek byłam na spotkaniu z kobietami w Zwoleniu, jeżdżę do takich bardzo małych miejscowości i tam pojawiła się przed mną matka Stasia, który jest dzieckiem bardzo chorym. Potrzeba 15 milionów złotych, żeby podać po jedną podsumowę. I ja teraz stanę na głowie, żeby jej pomóc. I myślę, że to jest moje współsolidarne myślenie z kobietami. Myślę, że co by było, gdybym była w tej sytuacji na jej miejscu, i postaram się Stasiowi w miarę moich możliwości pomóc to być te 15 milionów. Zaraz będziesz miała 100 tysięcy listów o podobnych sytuacjach. Tak, ale ja je bardzo wybieram, to mówię. Po drugie, kieruję do instytucji, mm -hmm. które wspomagają, i te instytucje, które sprawdzam. Bo te instytucje nie są, to my wiemy. Cześć fundacji to jest rzecz dziwna, i to jest po prostu słabe, bardzo określenie, dziwna. Podejrzana nawet powiedziałabym, więc kieruję do instytucji, które mogą pomóc. I staram się to robić jak mogę. Więc myślę, że ta empatyczność i otwarcie na ludzi to jest najbardziej, najważniejsza kobieta część. Czyli to byś w ogóle nazwała cechą kobiecą? Myślę, że tak. W 96 wypadkach kobiety są empatyczne, czułe, wrażliwe i reagują na to, co się dzieje dookoła. I? Czyli pomagają pomagają, widzą to, czego niektórzy mężczyźni nie zauważyli w ogóle. Czują, współczują razem z innymi. Myślę, że od kobiet możemy się tego spodziewać i możemy tego oczekiwać. A od mężczyzn? Od niektórych, tak? I, od niektórych. I, I tę grupę sobie bardzo cenię, bo uważam, że twardziel może mieć być jak szrek, mieć wiele warstw, tę warstwę miękką jak w cebuli. I bardzo słodką, więc wcale mu to nie ujmuję męskości. I raczej w swoim otoczeniu szukam takich mężczyzn, mm -hmm. którzy mają też tę część empatyczną i tę wrażliwość, której nie należy się wstydzić. Jak myślisz o tym, że kobiety tak bardzo się rozwijają w stronę wszystkich wiesz, zawodów, jakie są dostępne, w stronę. Też Bycia kimś, czyli różnych pozycji, prestiżu, decyzji, pieniędzy. Nie stracą tego, co jeszcze to się ze sobą łączy. łączy. Jak to w ogóle, jak widzisz to, co się dzieje z kobietami, przy czym sama pomagasz. Jesteś w, w tej tym tak, w tej ruchu. Tak, tak mi się to bardzo podoba, że jest ten ruch, ale myślę, że dojdziemy za chwilę do takiego momentu kiedy się zatrzymamy? Mężczyźni będą w mniejszości i będziemy mieli odwrotną sytuację. Oni będą walczyć o swoją pozycję. Że my dojdziemy do takiego szczytu, który będzie już szczytem naszych możliwości osiągnięć, ale uważam, że nie należy w tej chwili się zatrzymywać, bo tak. jeszcze jesteśmy jeszcze na etapie, w, której, w którym za mało nas jest. W zarządach firm. Proszę zobaczyć reprezentację w Sejmie, tak. jaka jest, każdy widzi. Pojawiło się coraz więcej młodych kobiet, bardzo mnie to cieszy. W rządzie pojawiły się kobiety. Niech się nawet nazywają ministra, ministra. O, pewnie, dlaczego nie? Mi się ministra podoba. Podoba? Tak. tak. Mnie to jakaś tysteczką on to nie Gościnni e, Gościnnik się też kojarzy z jakimś gościncem. Nieważne, ja czasami myślę sobie... No to jest nieoblatane że... je je po prostu. trzeba się tak. przyzwyczaić, sama tych słów używam, ale coraz więcej kobiet w rządzie, e, kobiet kompetentnych, które pojawiły się na właściwych sta stanowiskach. Myślę, że dojdziemy do takiego momentu, kiedy kobiety się zatrzymają i zrozumieją, że się też zapędziły. I potraciły po drodze różne bardzo ważne rzeczy. Niektóre tylko. Nie wszystkie. Tak. Tak. Ale będzie ten pęd dla tej grupy najbardziej aktywnych na czole peletonu w wyścigu pokoju. Nagle ich przyhamuje istotnie, i odwrócą się i zobaczą, co straciły. Bo jednak, straty przy takich ambicjach potrzebach, karierze, być może. Ale czekaj, czekaj, to w takim razie to, że chłopy mają takie ambicje i takie pędzenie i taką, to nie ma strat? Mają straty, ale im te straty wiszą, jak ich klejnot. Ale nie wiszą kobietom, które z nimi są. To prawda, ale nie zawsze te kobiety mają wpływ na, na to, co, co mężczyźni decydują. Oni często są panami absolutnymi, wtedy kobietami. Nawet sygnalizują. Jak mają pieniądze i władzę. No, wiadomo, przecież to daje. Pieniądze. No tak, a jak kobietki będą miały pieniądze i władzę, to myślisz, że będą ich źle używać? Myślę, że... Niektóre to, tak. Niektóre tak, ale myślę, że będą używać władzy i pieniędzy lepiej niż mężczyźni. Ja też tak myślę. Ja też tak myślę. Ale straty są po obu stronach i mężczyźni tylko budzą się potem z ręką w dużo później. Nagle, kiedy są samotni na starość, kiedy nie nawiązali relacji ze swoimi dziećmi, bo było to pytanie relacyjne typu, jak w szkole dobrze, okej, okay. tak. jadę dalej swoim BMW. Tak, tak. e, to nie jest kontakt z dzieckiem, to, e, to nie są relacje, które są relacjami głębszymi. E, wydaje się, że w jakichś etapach czasami niektórzy, nie wszyscy, podkreślam ja to od razu, mężczyźni, w ogóle nie mają potrzeby kontaktu z dzieckiem, bo jest zawsze uzasadniony. nie mówi za małe, tak. e, jeszcze nie, potem, tak. nie ma potem. Tak to potem mija bezpomrotnie. Dlatego tak bardzo sobie cenię dobry kontakt, który ma mój mąż z Kubą, bo został on wypracowany od najwcześniejszych dni, już nie miesięcy, a dni jego życia. I w ogóle... Dzieliliście obowiązki mhm. przy wolnych zawodach. I w ogóle to męskości mojemu mężowi nie odebrało w żaden sposób. Natomiast kiedy patrzę na dorosłego, 29-letniego chłopaka w tej chwili, mężczyznę już i e, pana, starszego pana Welmana, to te relacje dobre, które są, nie są oparte na ostatnich latach, tylko na latach, które były przedtem i na tym, że nigdy nie było e, ważniejszej rzeczy niż kontakt ze swoim dzieckiem i ze swoim synem i nie było ważniejszego czasu, jak czas spędzany z nim. I no, co pytam, pieprzysz, no tak jest do tej pory. Jeśli mamy się spotkać z Kubą, który prowadzi samodzielne życie, osobne od lat, to to jest najważniejsze spotkanie e, w, w naszym w naszym wolnym czasie. I robimy wszystko, żeby te spotkania były częste, ale bez przesady oczywiście, bo Kuma przecież ma swoje życie, a my nie możemy się nie wpytać w żaden sposób. I nie robimy tego. O, Właśnie. <grym> nigdy nie wpieprzaliśmy się jego życie. To też jest bardzo ważne. Chociaż tak. jesteśmy cały czas koło niego, jesteśmy, czy przeżywamy. Tak? się, przeżywamy, <grym> <grym> ale nie mieliśmy tendencji, żeby wpływać na jego życie i jego decyzje. Kto sam nie popełni błędu, nigdy nie dojdzie. Do tego Dlaczego Czy ty masz poczucie, że byłaś córką ojca? Nie, byłam córką mamy zdecydowanie. Bardziej mamy? Tak. Mój tata chyba chciał mieć syna. I troszkę bym zawiedziony, że A, Cipka mu się urodziła. Cóż. No, ale Cipka zrobiła dużo, żeby mieć tam też, no tak powiem, to rzecz. Tata. Ale tata lubił chłopaków. Zdecydowanie lubił. Chciał pewnie mieć swojego dziedzica. I sobie... A on Kubę poznał, czy nie zdążył? A wszystko, wszystko. Tak. Kuba mógł mu wejść na głowę i zrobić co chce. Kuba był jego oczkiem w głowie, więc widać było, że chciał, chciał mieć. No znaje, i go, przyspełniło mu się, no. To nam wnuka, prosta sprawa. E, ojciec mój był twardzielen i nie okazywał bardzo często swoich emocji, a nagle przy kubie mu po prostu masełko. I jak masełko postanowił na słońcu, rozsmarowany. Pierwsza złożona. Jak na to patrzyłaś? Z Prawda? Z nazdrością też pewną. Z bólem, dlatego, że myślę, że tak. byłam też dobrym partnerem dla mojego taty i no tata wychowywał mnie w dosyć taki mocny, męski mm -hmm. sposób. Wymagające też bardzo, bardziej niż wobec niż, dziewczynki. Niż ciepły bardziej. Mm -hmm. Taki miał też charakter. Bo mm -hmm. sprawiedliwiam mojego tatę, który był bardzo fantastycznym człowiekiem, nieprzeciwnym, fantastyczny, bo był pokoleniem potwornych doświadczeń mojemnych. Mm -hmm. I ja o tym ciągle pamiętam że jeśli się dziecko rzuca na wojnę, jeśli dziecko widzi to, co widzi, jeśli dziecko musi zabijać, to o, robi się w nim coś strasznego. To cud, Ale... że i tak zachował tak dużo. No. Albo jest twardy, jak mój tata, albo jest miękki. Tą... I, I pije na przykład. Tak. Albo tak. żyje z traumą. Tak, Więc tak. w tym wypadku myślę, że to, to zaważyło na jego doświadczenia. Zresztą był mój ojciec także członkiem rodziny wielodzietnej i myślę, że sam nie doświadczył miłości tam raczej kochało się dzieci niż rodzice kochali dzieci. Więc, I wspierali się, dlatego moje ojciec najciężej przeżył śmierć swojego no tego obok brata najmłodszego brata, bo to była najbliższa mu postać. Więc ta rodzina wielodzietna chyba nie do końca potrafiła obdzielić miłością. Wszystkie swoje. swoje. No i tyle pracy było jeszcze do tego. Słuchaj, to jest w ogóle, patrz, jak myślimy o Dniu Dziecka, to wszystko to, co opowiadasz. Jest takim zestawem bardzo bogatym e, dawania dziecku, no też Twojemu, właśnie, takich bardzo mocnych podstaw, żeby stać się człowiekiem, jakbyś nazwał pełnym, szczęśliwym. No mówisz o pracowitości oczywiście, czyli o też odpowiedzialności, prawda? A dla siebie, dla, dla bliskich. No on ma, ma już jakieś swoje. Związki. On ma te same związki i e, Często nie nieudane, niestety. Czyli próbuje, to nie jest... To jest, to jest pewne potrzebne. Potrzebne. E, myślę, że zbyt, Kuba zbyt przeżywaty. Aha. Czyli bardzo się angażuje. To jest... I myślę, że ma to po nas. Bo chyba na półgliska. On by tak chciał jak z wami. Nie da się kochać na listka, Może mm -hmm. się komuś da, ale my chyba nie potrafimy. Więc gdzieś jest na drodze poszukiwałem. Ja myślę, że w ogóle w dzieciństwie um, tworzy się, tworzą się nasze uh. nasze mocne podstawy. No, podwaliny no, całe, to jest baza, absolutna. Moje nogi rodyjskiego kolosa, twardy, budowane od stopy w górę, są przecież z domu rodzinnego. Moi rodzice, jak mówiłam, postawą świadczyli o sobie. Moi rodzice byli bardzo towarzyscy, i tam jeden pokój i wnękali mi tapczan. Właśnie o to jeszcze chciałam po... też pytać, ten jeden pokój. Moi rodzice się bawili. Moi rodzice byli. Poko... I goście byli. Goście. Po wojnie pokolenie szukało radości. Tak jak moi, tak, pamiętam. To Boże, ile było śpiewów, tańców, Wszystko. wymyślania różnego. A ja, wszyscy Tak. A jak A ja spojrzę, tak. O, 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 o. <grych> a, chodzili na tańce. Um, spotykali się towarzysko z niczego, moja mama robiła przyjęcia, bez przerwy byli ludzie i nagle pod tym blokiem na rogu Grochowa i Saskiej Kępy grała cygańska orkiestra, bo mój ojciec postanowił mojej mamie sprawdzić taką przyjemność. Więc raczej pamiętam to z takiego kolorowego życia. Supa zawsze była, bo była najtańszym daniem, jakie jest możliwe, mało do rozdzielenia, mało, do rozdzielenia mało, ale, mimo zupą się podzielić. A jak spotkałam potem po latach i, i moim ważnym dla mnie, osobą ważną jest Jacek Kuron, to powiedział ono, ja tak jak twoje rodzice, no, zupa kurena zawsze być musi. Więc też widziałam ten etap, kiedy rodzice się dzieli. Moi rodzice dostrzegali moje osiągnięcia w taki fajny bardzo sposób. Znaczy, nie o Jezus jesteś Geniuszem no free, tylko fajnie to zrobisz. super to szło. Ty to masz ładnie. Siłę, tak. Naprawdę Naprawdę chcesz być harcerką? Tak. Dobrze, Dobrze. Dobrze. Harcerstwo tak. jest fajne. Wiele rzeczy mnie umocniło i zbudowało w poczuciu pewności. Mm -hmm. Świat po drodze wielokrotnie postanowił mnie obalić i mi dopiero dojść. Ale ta silna podstawa, ten mój kolos radyjski we mnie jest rzeczą, która mnie chroni. Tak, kochana, sposób. musiał ci świat rzucić. Próby pod naukę. Każdy musi być. musiał. Tak. Ostatnio mi powiedział: Każdy ma moment ucięcia. Tu ja? A nie szkodzi. Coś tam poleciało. Tyle nie Z zasilaniem się wywołało. E, A co zasilanie działa? Wszystko jest e, ok. Każdy musi mieć swoje kryzysy i przejść. Pan ma więc ja myślę, że ten świat też nie doświadczał. Ale ja czuję zawsze, że mam taką moc, Stawania nad portem, i wszyscy mają przepływać, a ja się łatwo nie poddam, a jak upadnę, to się podniosę. Świetne poczucie, i ono jest na pewno wyniesione z domu, bo ten charakter był wtedy, moim zdaniem, najbardziej kształtowany i myślę, że dużo bardzo na mnie, bardzo mocno wpłynęło na mnie okres, w którym się urodziłam i żyłam, bo jednak na przykład moja młodość przypada na lata i stanu wojennego, i przed stanem wojennym, i tego, co moi rodzice robili w ramach Solidarności. Myślę, że też patrzenia na to, jak być przyzwoitym człowiekiem, no to też jest lekcja w historii życiowej sceny, absolutnie. Więc stamtąd, człowiek jest silny stamtąd. Tak. Jeśli rodzice ciągle podważają, jeśli ciągle um, wątpią w swoje dziecko, jeśli nigdy nie dają mu tej mocy, no to nigdy nie będzie nie wyrośli, nigdy twardy. No takie rzeczy robią rodzice, którzy swojej własnej mocy nie mają, nie znają i nie używają. Przykre nie wiesz, tak. Najpierw naj... Dużą, dużo dać mu baterii, żeby, żeby, żeby sobie poradziła. Na przykład <tut> taką postawą wykazuje, wykazał się mój syn, zdał yes, nas tu ja, yeah. przyszedł do nas i powiedział, słuchajcie, ja bym chciał się wyprowadzić. <tut> Jak ja słyszę, że mamunie umierają z tego powodu, że syn chce czy A ty się cieszy, że idzie przecież Ale mój syn, <tut> zrobię rok próby, wyprowadzę się do wynajętego tego mieszkania, czy sobie radzę. Jak sobie radzę, to potem się wyprowadzę już na amen. Powiedział sobie, kurczę, to jest świetny pomysł. Wyprowadził się, poradził sobie, zobaczył, co to znaczy, że jak nie kupisz chleba, to nie będziesz go jeść. A to jest fajne doświadczenie, bo nie zawsze podsuwała. I wyprowadził się i uzyskał samodzielność. To było dla mnie świetna rzecz i dla mnie też świetna lekcja. To, co mówisz, ja mam wielką nadzieję, że to jest żywe, wiesz, ważne, że żywe, żywi ludzie, żywa rodzina, żywy przykład, żywa Dorota, którą wszyscy znamy i widzimy, ile potrafisz, to jest tak cudownie, słuchajcie, jasny przekaz, jak mamy, nie to, że każdy ma tak życie, jak ty i twoja rodzina, bo to nie o to chodzi, tylko, że ten, że ten background, ta, 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 ta podstawa ma być, kochani, no po prostu taka bliska nam, taka nasza, taka, żebyśmy się czuli żebyśmy się czuli bezpiecznie z jednej strony, ale też motywowani, też z granicami, też wypychani, też, też, też tak traktowani jak odrębna istota, która jest kochana, bo moje dziecko, ale idzie w świat, prawda? Mamy dzieci przecież dla świata, choć też z nimi kochająco żyjemy, ale muszę, no, muszę, troszkę, troszkę. powiedz, powiedz. Jak ja słyszę, właśnie mówiłem te miauczące mamy. Tak. I Tak, tak. To umieram bez mojego dziecka. No to jest jak jak dla każdego dziecka. Straszne. No. Straszne. Ale, dziecka. Kiedy Kuba się wyprowadził, oczywiście, że było nam przykro, dlatego że tak, nikt nie ponad nad głową, bo mój nasz syn mieszkał na strychu drewnianym, to mi wyobrażacie sobie państwo, to jakby ciągle rodził ktoś w drewniakach. Nie było tego hałasu, nie przychodzili ci młodzi ludzie, nie było tego zamieszania, ale po pierwsze on sobie poradził, to był dla mnie piękny znak, po drugie poczułam, że to jest jego decyzja, ja w żaden sposób go nie, na nią nie wpływałam. Byłam dumna z tego, że zobaczył, jak bym na samodzielność się na nie zarobił, no, przy naszej pomocy oczywiście, wiecznej pewnie, i nagle okazało się, że mamy dużo czasu dla siebie. Mamy inne zajęcia i ten czas wypełnimy. jeśli ktoś ma czas na to, żeby wziąć jakąś pasję, albo przyłożyć się bardziej do pracy, albo znaleźć kolejną rzecz, którą chce robić, to wtedy przestanie płakać z powodu pustego gniazda. Niech je po prostu wysprząta i zostanie w spokoju. I nie robi też takich pokoików, tu mieszkało moje dziecko. Naprawdę, I to nie... świat. Świat jest bogaty, żeby dzieci je poznały. No, Poza tym też, a propos naszego leitmotivu, czyli dziecka, Każdym z nas ma być dziecku, który się dalej cieszy światem i życiem, nawet jak nasze dzieci są bardzo dorosłe. Kochani, życzę Wam, żebyście mogli z taką radością, z taką siłą i z entuzjazmem opowiadać o swoim życiu, jak Dorota nam to dzisiaj darowała w prezencie dzieci. Dziękuję, dajcie swoim dzieciom Żydło, naprawdę prawda. I niech sobie lecą.